Mirosława Kalitę, witam dziennikarzy. Rozpoczynamy konferencję po meczu Stal Motor. Bardzo proszę trenera Sławę o podsumowanie tego spotkania. Ja może króciutko chciałbym tylko podziękować się swoim zawodnikom, bo może tutaj nie wiedzą, ale my wiemy gdzieś tam, że gdzieś coś jest nie tak. I za wykonaną pracę, za grę taktyczną, gdzieś tam przesuwanie, to żeśmy sobie mówili. Nie ma co ukrywać, że z posiadania gry lepszym zespołem była Stalowa Wola, ale to nieważne. No, zwycięstwo, jak to się mówi tutaj, jak wcześniej byłem z Puławami, się nie sądzi. I uważam, że organizmem i podejściem i naszą taktyką dzisiaj zasłużyliśmy na jakiś tam punkt. Fajnie, że 3, bo uważam, że w takim momencie, w takiej ciężkiej sytuacji, jakiej jest teraz moja drużyna, ta ciężka sytuacja to jest, mówię, dla mnie wiadomo, ale cieszę się, że mamy tutaj te 3 punkty i będziemy wracali w końcu z uśmiechami do domu i będziemy mieli 3 dni, jak to się mówi, spokojnie. Dziękuję trenerowi Sawie. Co tu dużo mówić? Mieliśmy ułatwione zadanie. Zawodnik Motoru dostał w pierwszej połowie czerwoną kartkę. Wydawało się, że będziemy mieli z górki, ale niestety mieliśmy problemy ze zdobyciem gola. Przeciwnik oddał kapitalny strzał, tylko dostał jakiejś dziwnej rotacji, zmyliła zupełnie Bartka i niestety przegraliśmy spotkanie, które no, de facto powinniśmy wygrać. Dominowaliśmy przez większą część meczu, no ale taka jest piłka, że liczy się to, co jest w bramce, a dzisiaj niestety nie udało nam się bramkarza Motoru pokonać. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania, przedstawiamy się. Kiela Rechodnia do trenera gości. Panie trenerze, miałby pan pretensję do sędziego za pokazanie tej czerwonej, czy zgadza się? Powiem panu, ja nie widziałem tego, nie? Sędzia poszedł do mnie i powiedział, że kartka była ewidentna. Mój zawodnik powiedział, że to nie dotknął, nie? To wiadomo, że powinienem ufać swojemu zawodnikowi, a podobno drugi mój zawodnik powiedział, że wyglądało tak, jakby rzeczywiście go gdzieś tam kopnął, nie? Także no, skoro sędzia dał kartkę, to trzeba się z tym pogodzić, nie? Nie będziemy go mieli w następnym meczu i to jest następny nasz problem, ale mówię, fajnie, że tak się skończyło i zapominamy o tym. Mówił pan do swoich rezerwowych, że podpowiadajcie panowie, bo jeszcze was wszystkich nie znam, to rozumiem, że... Znaczy nie wszystkich zawodników pan... znam, nie? Nawet dopiero 2 dni trenujemy, nie bardzo było co poprawić. Wiadomo, że jak to się mówi, fizycznie kulejemy troszeczkę, zresztą było dzisiaj widać. I po prostu... Nie wszystkich znam, jak to się mówi. Większość zawodników znam, ale nie wszystkich znam, nie wszystkich wiem, gdzie na które pozycje mogę postawić, ale nie są kolejne dni, będę mądrzejszy. Do trenera gospodarzy, panie trenerze, no wiadomo, że skuteczności pan nie nauczy swoich napastników, ale to aż żal tych niektórych, nie wiem, z kilku metrów, z metra, z nietrafionych. To prawda, że brakowało gdzieś Stalowej od jakiegoś czasu skuteczności, dzisiaj to się potwierdziło. Ale no, tak na dobrą sprawę, najsłabiej uważam, że grały nasze boki, bo to boczni pomocnicy mieli stwarzać tę sytuację, a tak na dobrą sprawę to stwarzał je albo Cebula, albo Michał Czarny, albo Wojtek Biały, który powinien być w świetle bramki w tym momencie. No. I myślę, że tu był problem. Problem skuteczności, problem no, taki, że ludzie, którzy powinni być tam, gdzie powinni być na daną chwilę, nie było ich i między innymi też to miało wpływ na końcowy jakiś tam taki wynik. Jak pan przychodził, to żartowano, że przede wszystkim musi pan wygrać 2 mecze z Motorem i z Resowią, no i ten z Motorem się... Nie udało się, no ale no, chyba nikt nie zarzuci moim piłkarzom, że dzisiaj nie chcieli, bo chcieli bardzo. Ale no nie zawsze jak się chce, to się udaje. No, tak jest urok piłki niestety. Czy macie jakieś plany na weekend? Jak macie teraz pauzę? W sobotę gramy z Koroną Kielce z Panią. W Stalowej Woli? Nie, w Kielcach. Kielce. O 11. Panie trenerze, proszę jeszcze powiedzieć, dlaczego Skórski dzisiaj nie grał? Za kartki, 10 kartek. Aha, to już. Pauzuje 2 mecze. Co pytanie jeszcze? Jeżeli nie ma...